Kolejny raz były to dwa dni niezapomnianej zabawy na świeżym powietrzu. 9 i 10 czerwca w Parku Syberka odbyły się Dni Będzina 2018. W tym roku jedną z gwiazd był zespół Elektryczne Gitary. Dzień dobry, Kuba Sienkiewicz. Dla wszystkich, którzy nie byli w Będzinie na Dniach Miasta i nie wysłuchali naszego recitalu, chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia i zapewnić, że bawiliśmy się wszyscy dobrze, a może będzie też okazja, abyśmy się zobaczyli kiedy indziej. Wieczorem przyszedł czas na koncert Maryli Rodowicz, prawdziwej legendy polskiej sceny muzycznej. Sobotnią zabawę zakończyły pokazy Magic Fire Show w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pirotechnicznego. W niedzielę jako pierwszy na scenie pojawił się Wojciech Gruszczyński. Bardzo mi się dobrze grało. Jakąś taką miałem energię pozytywną. Wszyscy się uśmiechali. Nie zawsze tak jest. Bardzo się cieszę z tego koncertu. Czyli nie trzeba używać czasami słów, jak się jest u siebie. Tak. Że to wszystko po prostu działa. Że no znamy jakby stronę techniczną i organizacyjną, chodzi mi o ludzi, więc nie trzeba po prostu mówić o niektórych rzeczach, to się wszystko po prostu dzieje. Tego dnia dla będzińskiej publiczności wystąpiła również Katarzyna Cerekwicka. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was. Ja, Kasia Cerekwicka, jeszcze w Będzinie będąca. Mua. Bo pytam jeszcze, jak się grało? Cudownie, ja zawsze mówię, że na południu Polski jest najfajniejsza publiczność, najżywiej reagująca i rozśpiewana. Kolejną niedzielną gwiazdą była grupa Blue Café. Na zakończenie tegorocznych Dni Miasta wystąpił zespół Ich Troje z charyzmatycznym liderem Michałem Wiśniewskim. To będzie jak zawsze porządne show. Ja nie wiem, czy to będzie porządne show, proszę Państwa, dzisiaj, ale generalnie mam nadzieję, że damy jak zwykle z siebie wszystko. Chcemy Wam pokazać to, co było kiedyś tam, to, co jest teraz i nawet zaprezentujemy to, co będzie. Thank you.
Dni Będzina 2018 zwieńczyły kolejne pokazy Magic Fire Show w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pirotechnicznego. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.